Czemu Mrożek opuszcza Polskę? Sławomir Mrożek na te ostatnie lata w Polsce się nie zgadzał. Kapelusz, okulary, walizka i bilet do Francji. Sławomir Mrożek znów emigruje. Wybitny polski pisarz wsiada do samolotu na krakowskich Balicach i, jak mówi, wyjeżdża stąd na zawsze. A my ruszamy za nim i pytamy, czemu? Jarosław Kostkowski. Dyskretnie, bez większego rozgłosu, tak jak lubi najbardziej i bez konieczności odpowiadania na pytania, nawet po francusku. Można mi robić zdjęcia, ale się nie wypowiem. Sławomir Mrożek w swojej nowej ojczyźnie. 3 godziny temu wylądował w Nicei. Tu zamierza zostać, kolejny raz porzucając Polskę. Ten pierwszy raz był dokładnie 45 lat temu. Tak jak dziś, 6 czerwca, Mrożek na emigracji, jak w sztuce. Nie ucieka się do czegoś, tylko od czegoś. Kolejny raz sam stał się tym, o kim pisał. Tam było ci lepiej. Dla krakowskich przyjaciół Mrożka wyjazd nie był zaskoczeniem. Pisarz o swoich zamiarach mówił od tygodni. Po Polsce jeździł raczej niechętnie. Unikał tłumów i zamieszania, które mu towarzyszyło. Dla mnie to jest bardzo nowe, bardzo, tak powiem, oryginalne. Uciekał od miejsc i ludzi. W pierwszym wywiadzie, w którym zdradził swoje plany, mówił o cierpieniu w Polsce. W ten sposób został już tylko sztuki grane na przykład w liczącym 37 lat Mercedesie. Przecież nie powiesz mi, że się ucieka z kraju tylko dlatego, że jakiś gówniarz rzuca kamieniami w parku, w dodatku nie w ciebie. To prawie tyle samo, ile Mrożek spędził na emigracji w całym swoim życiu. Ja niczego nie zabieram ze sobą. Mrożek porzuca Kraków. W tej kamienicy, w mieszkaniu na drugim piętrze, spędził ostatnie lata. Do Polski wrócił w 96 roku. Pod tym względem to był bardzo grzeczny i jaki kulturalny był. No, zresztą samo to, że był pisarzem. Kraków znowu traci jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych i tajemniczych postaci. Jest najczęściej wystawianym na świecie polskim dramaturgiem. Absurd. Cały czas bardzo nadaje się do opisu naszej rzeczywistości, także odpowiedź jest chyba jednoznaczna, że tak, warto dzisiaj grać Mrożka. A na jakiej podstawie ci się wydaje, że ja tu jeszcze wrócę, co? Panie Mrożek, żal. Jarosław Kostkowski, Fakty.